Benvenuto da Roma. Wylądowałam właśnie w Rzymie. Dlaczego tu jestem? Bo zostałam zaproszona na specjalną, uroczystą, światową premierę filmu Miłość i Miłosierdzie, Love and Mercy, która będzie miała miejsce za Spiżową Bramą w Watykanie. A tam nie każdy ma wstęp. Piazza Navona. Jestem teraz w dwóch miejscach naraz. Po tej stronie jestem w Rzymie, po tej stronie jestem już w Watykanie. Chodźcie, idziemy do Watykanu. Tuż przed premierą Michał udziela właśnie ostatniego wywiadu. Emocje rosną. Jesteśmy za Spiżową Bramą, goście już się zbierają na pokaz filmu, więc i my wchodzimy. I told you, they cannot be white and red like national flag, but pale and red like water and blood. Pale is what I turn when you come here, sister. Przepraszam, Michał, czy mogę się na chwilę zawrócić głowę? No pewnie, że tak. Chciałam się spytać, jak emocje po pokazie pierwszym. Wiesz co, emocje teraz to spadają ze mnie dopiero. A jakbyś miał powiedzieć w jednym zdaniu, dlaczego warto zobaczyć ten film? Wydaje mi się, znaczy w jednym zdaniu, jest co najmniej kilka powodów. Ja myślę, że przede wszystkim warto zobaczyć ten film, dlatego że my jako ludzie żyjemy szybko, żyjemy w jakimś takim pędzie, zapominamy o rzeczach ważnych i myślę, że ten film może być pewnego rodzaju taką odtrutką, to znaczy każdy, kto obejrzy ten film, myślę, że wyjdzie z czymś zmienionym w sobie, z jakąś nadzieją, z jakimś optymizmem. Myślę, że świat dzisiaj tego potrzebuje bardzo. Na początku właściwie tak mi się wydawało, że to będzie super doświadczenie aktorskie. Bardziej do tego podchodziłam. A potem to okazało się, że nie tylko jest aktorskie, ale coś się ze mną robi. Więc było dużym też takim wyzwaniem i duchowym. Jestem po pokazie filmu, pełna wrażeń, pełna takich naprawdę ciekawych emocji, bo dużo się nauczyłam, ale też dużo przeżyłam. No i stoję tutaj sama. Praktycznie na placu Świętego Piotra, gdzie dwie godziny temu były tutaj tłumy. I teraz wiem, że zabrzmi to górnolotnie, ale i tak to powiem, bo to naprawdę czuję. Czuję w sobie taką miłość i miłosierdzie. Polecam Wam bardzo film. Idźcie, koniecznie zobaczcie.